Dzień dobry kochani, w kolejny poniedziałkowy wieczór. Wracamy do przeglądu myślicieli, którzy stworzyli podwaliny współczesnej myśli ateistycznej. Ale jak się okaże na koniec odcinka, nie tylko. Zapraszam na dzisiejszy materiał. Sigmund Freud, nazywany czasem ojcem psychoanalizy, zawsze deklarował się jako ateista. Jak sam twierdził, był naturalnym ateistą, który nie widział żadnej racji, by wierzyć w najwyższy byt. Pochodził z zeświadczonej rodziny żydowskiej, która zachowała jedynie kilka religijnych praktyk w ramach tradycji. Uchodzili natomiast za wolnomyślicieli. W takiej rodzinnej atmosferze od dziecka zanurzony był Freud. Nie przeżył żadnego kryzysu wiary, żadne wydarzenie nie spowodowało utraty wiary. Po prostu nigdy nie odczuł potrzeby religijnej. Jak pisał jego biograf Ernest Jones, kiedy pewnego dnia ktoś dziwił się jego obojętności religijnej, oświadczył, że nie odkrywa w sobie tego oceanicznego uczucia, które ludzie nazywają doznaniem wieczności. Sam o sobie mówił niewierny Żyd, a do przyjaciół z pewną dozą autoironii określał się jako paskudny heretyk. Nie był przywiązany do żadnych praktyk religijnych, za sprawą przyjaciół bywał jednak w kościele. Choć było to dla niego raczej źródło anegdotek, którymi rozbawiał później swoje otoczenie i o dziwo bardzo dobrze znał Biblię. W odróżnieniu od naszych zeszłotygodniowych bohaterów, Freud bynajmniej nie podejmuje walki z religią czy wiarą swoich pacjentów. Wręcz przeciwnie, jest bardzo tolerancyjny wobec ich wierzeń, choć zdarza mu się zadrwić z tych zbyt nachalnych w próbach nawracania. Uważa, że psychoanaliza jest narzędziem neutralnym, mającym służyć wyzwoleniu człowieka, a nie machiną wojenną do niszczenia religii. W praktyce posiada nawet skłonność do uznania terapeutycznej wartości wiary. Jak wynika z jego korespondencji z zaprzyjaźnionym pastorem, pozwala mu zachęcać do wiary swoich pacjentów, gdyż jak uważa, sublimacja religijna może czasem zapobiec nerwicy. Lecz jest to wszystko, czego można od wiary oczekiwać. Wysiłki Freuda kierują się za to w kierunku teoretycznego wyjaśnienia religii. Choć czytając jego książki można odnieść wrażenie, że jego bój z religią jest zacięty i bezkompromisowy, jak walka biblijnego Jakuba z aniołem, znając jego życiową postawę trzeba się przede wszystkim zastanowić, dlaczego poświęcił tyle czasu, wysiłku i papieru, zwłaszcza w ostatnich latach życia, na problem, który jak twierdził wcale go nie interesował. Pociągało go wszystko co ludzkie. Chciał przeniknąć te wszystkie tajemnice człowieka. Szczególnym zainteresowaniem darzył postać Mojżesza. Chciał odkryć tajemnicę początku narodu żydowskiego i dlaczego stał się tym, czym się stał, zwłaszcza w erze hitlerowskich prześladowań. Dla Freuda jego punkt wyjścia wydaje się pozbawiony wszelkich wątpliwości. Niewiara jest normalna i naturalna. To wiara religijna jest dziwna i stanowi zagadkę, którą stara się rozwikłać. Punktem wyjścia jego rozważań jest więc wiara jako wytwór ludzkiej wyobraźni. Choć badania prowadzi w sposób właściwy naukowcom materialistycznym, to znaczy z zasady odrzuca to, co należy do natchnienia czy objawienia, to jednak sam twierdzi, że zjawisko religii wymyka się nauce. Freud uważa, że religia jest psychologią rzutowaną na świat zewnętrzny. To znaczy umysł, który sam do końca nie jest w stanie się zrozumieć, a właściwie psychika źle rozumiejąca samą siebie, umieszcza w rzeczywistości ponadzmysłowej treść, która tak naprawdę należy do niej samej, czyli pochodzi z psychiki. Idea Boga wynika zatem z trzęsawiska ludzkiej psychiki. Według niego bogowie są więc wytworem ludzkiej podświadomości. Noszą przybrane imiona, a po głębszej analizie zawsze zarysowuje się postać ojca. Zatem religia jest społecznie zinstytucjonalizowanym powtórzeniem relacji syna do ojca. Zadaniem Freuda jest w tym wszystkim przełożenie metafizyki na metapsychologię.
to znaczy przełożenie terminów teologicznych na terminy psychoanalityczne. Przebija się tu sporo z myśli Feuerbacha, to znaczy redukcja zjawiska religii do antropologii. W wykonaniu Freuda pójdzie to jednak znacznie dalej, gdyż w grę wejdzie nieuświadomiony element ludzkiej psychiki – podświadomość. Zamiast doszukiwać się w pojęciach religijnych źródeł antropologicznych, wskazuje elementy psychiczne komponujące zjawiska religijne. W pierwszej kolejności Freud identyfikuje podobieństwa pomiędzy nerwicą natręstw a ceremoniałami religijnymi. Tak jak neurotyk ma swoje ceremoniały, to znaczy codziennie rano 7 łyków wody mineralnej niegazowanej lub mieszania herbaty 7 razy w prawo i 7 razy w lewo, tak samo powtarzalność ceremoniałów religijnych stanowi dla Freuda potwierdzenie, że u źródeł religii może stać zbiorowa nerwica natręstw. Twierdzi, że sama nazwa ceremoniał nadana niektórym z tych natręstw potwierdza w jego oczach słuszność tej oceny. Słowem, Freud wnioskuje przez analogię, że ceremoniał neurotyczny i religijny ma to samo źródło w ludzkiej psychice. Jedyną wskazaną przez niego różnicą ma być fakt, że korzenie nerwicy tkwią w psychice indywidualnej, zaś korzenie religii w psychice zbiorowej, ukształtowanej u zarania ludzkości. Określa więc nerwicę jako indywidualną religijność, a religię powszechną nerwicą. Ale jak powstaje religia według Freuda? Otóż dzieli on ludzką psychikę na trzy elementy. Ego, czyli naszą świadomość, ideę, czyli siedlisko wszystkich ludzkich popędów i superego, czyli swoistego żandarma moralności. Id przekazuje popędy do ego, żądając natychmiastowej i maksymalnej przyjemności. Superego natomiast dostarcza nakazów wynikających z wymagań rzeczywistości. W efekcie ego wypracowuje i realizuje kompromisy pomiędzy popędami a wymaganiami, część z nich sublimując, czyli urzeczywistniając, a część tłumiąc, czyli spychając w nieświadomość. Nerwica jest patologią tego mechanizmu, w którym ego zbyt mocno podporządkowane nakazom superego rozpaczliwie tłumi popędy. Te jednak, choć zepchnięte w nieświadomość, zaczynają wydobywać się na powierzchnię w zachowaniach nieracjonalnych, powodując poczucie winy ego względem superego i w efekcie powstaniem rytuałów oczyszczających, czyli tych nerwicowych ceremoniałów. Według Freuda praźródłem tych konfliktów jest kompleks Edypa. Kiedy dziecko zaczyna budzić się do miłości w wieku około 4-5 lat, pierwszym naturalnym przedmiotem tych uczuć jest matka. Dziecko żąda, aby matka należała tylko i wyłącznie do niego i w tej sytuacji ojciec jawi się jako rywal. Oczywiście jest to nierówna rywalizacja i z góry skazana na przegraną dziecka. Zatem w normalnym rozwoju osobowości dziecko po prostu przekierowuje te uczucia na inny przedmiot, który nie należy jeszcze do osoby trzeciej. W patologicznym przebiegu tego kryzysu dziecko nie przekierowuje tych uczuć od matki, ale jest zdominowane autorytetem ojca. Ten surowy autorytet utrwala się w superego dziecka, powodując, że nie potrafi ono przeżywać radości i przyjemności w kolejnych dziedzinach bez poczucia winy względem tego utrwalonego autorytetu. Więc wszystkie swoje popędy tłumi. Lecz one powracają z nieświadomości, powodując poczucie winy i powstanie nerwicy. Neurotyk jest więc chory na relacje z rodzicami, jak twierdzi Freud. Jednak indywidualny kompleks Edypa zdaje się zbyt wąskim wyjaśnieniem dla powszechnego zjawiska religii. Wnioskując przez analogię, Freud twierdzi, że musi istnieć coś w rodzaju zbiorowego czy uniwersalnego kompleksu Edypa. Rozpoczyna więc poszukiwania wydarzeń z dzieciństwa ludzkości, podobnych do tego, które przeżywa człowiek w stadium edypowym. Chcąc wyjaśnić zjawisko religijne, porzuca w tym zakresie obserwacje psychologiczne i zaczyna badania etnologiczne. Odkrywa, że pierwotne społeczności ludzkie charakteryzowały się modelem reżimu autorytarnego.
Ojciec tej hordy dominował synów, zagarniając dla siebie samice i wszystkie przyjemności, a następnie wypędzał synów, aby pozbyć się rywali do ich zachowania. Dziś znamy reżim egalitarny, to znaczy związek mężczyzn o równych prawach. Pytaniem jest, w jaki sposób ludzkość przeszła od społeczności reżimu autorytarnego do reżimu egalitarnego. Freud tworzy osobistą hipotezę, że takim wydarzeniem było morderstwo ojca przez synów. Zabili go i wspólnie zjedli. Takie jest pochodzenie uczty totemicznej, gdzie totem zawsze będzie wyobrażał ojca. Taka uczta jest więc zwycięstwem synów nad ojcem, a spożywanie go jest przywłaszczeniem sobie jego siły. Aby zabezpieczyć się przed powrotem do poprzedniego stanu, synowie wprowadzają reguły życia społecznego, jak zakaz kazirodztwa i zabójstwa. U początków cywilizacji, jaką znamy, leży więc uczta totemiczna. Po zabójstwie ojca pojawia się jednak poczucie winy, zatem ojciec niejako odzyskuje władzę z zagrobu i to jeszcze potężniejszą niż za życia. Synowie bowiem starają się zadośćuczynić ojcu poprzez posłuszeństwo. Poczucie swobody pozwalające na realizację wszelkich popędów, które było przyczyną usunięcia ojca, nie może się realizować. Silne poczucie winy tłumi popędy synów. Podobny mechanizm Freud obserwował u swoich pacjentów, którzy stracili ojca na etapie edypowym, kiedy mózg podsuwał im pytania, czy to, aby ich nienawiść, którą wtedy odczuwali, nie zabiła ojca. Zatem tłumienie popędów, które chciano swobodnie realizować po usunięciu ojca, staje się formą zadośćuczynienia i przebłagania. Na tym etapie Freud uznał, że wystarczająco zrozumiał zjawisko religii. Choć uważa, że wszystkie religie rozwiązują ten sam problem, nie każdej udaje się to w równym stopniu. Zwraca uwagę na chrześcijaństwo jako najbardziej godne uwagi. Rozpoczyna od wyznania winy, czyli grzech pierworodny, następnie zadośćuczynienie śmierci ojca przez śmierć jednego z synów, w którym przez zjednoczenie czy też komunię uczestniczą wszyscy synowie. Bo skoro śmierci winny jest klan synów, to tylko śmierć jednego z nich może zapewnić pojednanie. I w końcu szczerość żalu objawiająca się w radykalnym wyrzeczeniu się kobiety jako przyczyny buntu przeciw ojcu. No dobrze, ale dlaczego religia przetrwała w takim razie w powszechnej świadomości? Czym jest ta religia dla ludu? Otóż Freud uważał, że religia przetrwała w zbiorowej świadomości, ponieważ spełnia trzy funkcje. Uśmierza lęk przed siłami natury, bo choć człowiek oddał Bogu wszechmoc, to zachował dla siebie możliwość wpływania na jego działania. To też gniew wyrażony kataklizmami można było łagodzić przebłaganiami i ofiarami. Po drugie, miała pomóc człowiekowi pogodzić się z okrutnym losem, manifestującym się zwłaszcza w śmierci, proponując życie wieczne. I po trzecie, pocieszenie poprzez wynagrodzenie niedogodności znoszonych w ziemskim życiu. Chociaż dziś nie ma już potrzeby, jak określał Freud, egzorcyzmowania sił natury, bo w tym względzie ludzie bardziej ufają nauce i technice, o tyle nadal są bardzo przywiązani do dwóch pozostałych funkcji. Freud upatruje jednak końca religii w postępie cywilizacyjnym i ludziach wykształconych, którzy stopniowo spowodują bezużyteczność także tych funkcji. Przy czym nie podejmuje się walki z religią, niekiedy wręcz ją pochwala, między innymi za ujarzmienie instynktów społecznych. Niestety, jak twierdzi, nie udało jej się uszczęśliwić ludzi, a wręcz pozbawiła ludzkość szczęścia, które się jej należało. Dlatego trzeba porzucić religię, by otworzyć się na wszelkie nowe możliwości. W myśli Freuda ciężko nie dopatrzyć się podobieństw do Feuerbacha. Nawet sam mechanizm zdaje się zapożyczony i dostosowany do teorii ega, superega i id. O ile sama teoria ma swoje mankamenty, pozostawia sporo pytań, bo sam Freud wielu swoich hipotez nie uzasadnia, po prostu o nich orzeka, ale bardziej dyskusyjna jest redukcja koncepcji człowieka.
Dla Freuda człowiek jest jedynie siedliskiem popędów, które monotonnie obierają te same drogi i w nieskończoność powtarzają schemat edypowy. Wszystkie cierpienia człowieka wynikają z frustracji seksualnej. Czy naprawdę człowiek nie posiada większej głębi? Choćby potrzebę sensu, której nie da się zredukować do popędu? Problem z teorią Freuda leży u podstaw. Jego koncepcja religii jest wąska i arbitralna. Buduje na niej swoisty mit naukowy, stawiając mur kolejnych hipotez. Fakt, że układających się logicznie w całość, ale jednak wynikających jedne z drugich. To jak z równaniem matematycznym. Wszystkie działania po kolei mogą być wykonane prawidłowo, ale jeżeli w samym równaniu jest błąd, niezależnie od poprawności działań, wynik będzie błędny. I tym wynikiem jest zabójstwo ojca. Przecież Freud miał dostęp do innych rozwiązań. Przecież egalitaryzm mógł być wynikiem braterskiego przymierza, a nie morderstwa. I takie rozwiązanie znacznie lepiej komponowałoby się z historią biblijną. Jednak zredukowanie religii do kompleksu Edypa nie pozostawia innej możliwości jak historia z zabójstwem. Co więcej, jego uporczywe odwoływanie się do kompleksu Edypa samo nosi znamiona pewnego ceremoniału, o którym sam pisał. Wziąwszy pod uwagę, że dorastał w rodzinie zeświadczonej, gdzie nie miał za bardzo okazji wypracować sobie własnego spojrzenia na koncepcję Boga, co sugeruje, że nie zdołał tego obrazu w sobie wypracować. Z rozwojem wiary zatrzymał się na etapie wczesnego dzieciństwa, dlatego mógł nazywać się ateistą naturalnym, gdyż przez samo środowisko, w którym dorastał, nie miał żadnej koncepcji Boga, którą mógłby później odrzucić, jak poprzednio omówieni ateiści. Mógł jednak na tym etapie we wczesnym dzieciństwie jakoś patologicznie przejść kryzys edypowy, co ukierunkowało nie tylko jego myśli psychoanalityczne, ale również wpłynęło na wszystkie inne dziedziny jego rozważań. Stosując więc jego własne koncepcje, możemy zaryzykować wniosek, że o ile Feuerbach i Marx byli 15-letnimi ateistami, Nietzsche 11-letnim, to Freud był ateistą 5-letnim, któremu we wczesnym dzieciństwie wielkie obrazy Boga i diabła oraz nieba i piekła zastąpiła matka i ojciec, zaborcza miłość do matki i dominujący autorytet ojca. Czy jednak takie wyjaśnienie nie sugeruje, że miał rację z tym, że niewiara jest stanem naturalnym, a wiara jest dziwna i nienaturalna? Wiara jako wynik edukacji, czy jak powiedzą złośliwi, indoktrynacji religijnej? O tym, że to właśnie stan niewiary jest nienaturalny, świadczy sam model rozwoju wiary. Nie istnieje analogiczny model rozwoju ateizmu. Oznacza to, że ateistą można zostać na dowolnym etapie życia. Wiarę zaś trzeba rozwijać od początku i od początku przejść po kolei każdy etap. Jeżeli ateizm pojawia się w dowolnym etapie, ale nie musi być pielęgnowany od początku, to znaczy, że jest patologią w procesie rozwoju wiary, bo podczas rozwoju wiary można stać się ateistą czasowo. Weźmy takiego Feuerbacha. Przyjął pewną koncepcję Boga grupy rówieśniczej, czy może nawet swojego idola Hegla. Do końca nie wiemy, tak czy inaczej pośrednio, czy bezpośrednio była to koncepcja heglowska. Odrzucenie jej spowodowało, że stał się ateistą. Skupił się na krytyce tej koncepcji zamiast poszukiwać innej. A gdyby zrobił odwrotnie i ułożył własną koncepcję, nie zostałby ateistą. Więcej, spełniłby warunek konieczny do dalszego rozwoju. Odrzucenie kolejnych koncepcji na różnych etapach życia prowadzi do rozwoju. Co gdyby w nauce panowało takie odrzucanie koncepcji jak w wykonaniu ateistów, czyli bez szukania kolejnych? To, że Ziemia jest okrągła, przewidywali już starożytni Grecy, ale z zupełnie innych powodów niż my dzisiaj. Oni tak uważali, gdyż kula była obiektem doskonałym. Dlatego w arystotelesowskiej kosmologii mamy sferę, kulę ziemską, otoczoną sferami, kulami niebieskimi, gdzie na pierwszej mieszkał Księżyc i Słońce, wyżej inne planety, potem gwiazdy i tak dalej, a ostatnia sfera otaczająca cały wszechświat była mieszkaniem bogów.
No i teraz zastanówmy się, co by się stało, gdybyśmy odkryli tą koncepcję, a następnie ją odrzucili. I słusznie w sumie. Ale nie szukalibyśmy dalej. Bylibyśmy płaskoziemcami. I teraz taki Dawkins czy inny złośliwy powie, no ale po co mam szukać innej koncepcji, skoro żadna dotychczasowa mnie nie przekonuje? Po to, że w efekcie nie odkrywasz, że Ziemia rzeczywiście jest okrągła, ale wszechświat jest daleko bardziej skomplikowany i ciekawy niż te sfery Arystotelesa. Nie odkrywasz tego, bo jesteś płaskoziemcą i krytykujesz Arystotelesa. Więcej, kiedy spotykasz kogoś, kto wie, jak wygląda to naprawdę, zgadza się z krytyką Arystotelesa i próbuje opowiedzieć, że Ziemia jest naprawdę okrągła, wszechświat po wielkim wybuchu też rozchodzi się siłą rzeczy w kulisty sposób, to go wyśmiewasz. Twierdzisz, że zastępuje prostszą, absurdalną teorię Arystotelesa jeszcze bardziej absurdalną i bardziej skomplikowaną koncepcją, by obronić Ziemię kulkę. Nie ma tak. Brzytwa od Ockhama, gilotyna Hume'a, redukcja masy. Najprostsze wyjaśnienie. Świat jest płaski. Ateiści są płaskoziemcami religii. To nie jest postawa człowieka mądrego i oświeconego. Ateizm jest fundamentalną nieuczciwością intelektualną. Płaskoziemstwem religijnym. Nie, Freud nie miał racji. Niewiara nie jest stanem naturalnym. Niewiara jest patologią procesu rozwoju wiary. Płaskoziemstwem religijnym. Jan Paweł Sartre stał się najbardziej popularny zaraz po II wojnie światowej. Jego myśli bowiem doskonale odpowiadały wrażliwości powojennej epoki. Jego książki filozoficzne nawet dla specjalistów wydają się niezdobytymi twierdzami, ale są kluczem do jego dzieł literackich, powieści, nowel, sztuk teatralnych, dzięki którym zdobył serca powojennej publiczności. Za jego ateizm odpowiadała rodzina, podobnie jak u Nietzschego, ale w przeciwieństwie do niego zerwanie z religią nie było dramatyczne i teatralne. Nie czuł się ofiarą religii. Rozstał się z Bogiem raczej po cichu i bezboleśnie. Ponadto również w przeciwieństwie do Nietzschego nie robił z siebie ofiary chrześcijaństwa i nie czynił sobie celu z walki z religią. Wręcz przeciwnie. Choć ateizm był integralną częścią jego filozofii, nie był na pierwszym miejscu. Nie był też postacią drugoplanową. Stanowił raczej tło, czy może nawet daleki plan. Tym większe było moje zaskoczenie, kiedy pod koniec lektury jego niekonwencjonalnego pamiętnika pod tytułem Słowa przeczytałem, że nazywa ateizm przedsięwzięciem okrutnym i długodystansowym, które chyba doprowadził do końca. Czy należy się spodziewać długiej i okrutnej walki w wewnętrznym życiu Sartra? Absolutnie nie. Już w młodym wieku raczej bezboleśnie wyrugował ideę Boga ze swojego życia i bez hałasu zaprzestał praktyk religijnych. Jego ateizm nigdy też nie był wojujący. Jak się to zatem stało? Przyjrzyjmy się wszystkiemu po kolei. Wychowywał się w rodzinie, która bynajmniej nie była wroga religii, jednak też o Bogu za wiele się nie mówiło, choć się w Niego wierzyło. Ale tylko powierzchownie, bez żadnych głębszych przekonań czy refleksji. Choć jego otoczenie było dyskretne i raczej tolerancyjne, ateizm był wręcz źle widziany. Ateistę miano za oryginała, maniaka religijnego, który wszędzie widział brak Boga, ale nie potrafił otworzyć ust bez wypowiadania Jego imienia. Zatem kogoś, kto jednak ma przekonania religijne. I nie jest to dalekie od prawdy, bo ateizm nie jest poglądem areligijnym. Jest poglądem religijnym. Dokładnie płaskoziemstwem religijnym. Jedynym poglądem areligijnym, czyli takim całkiem niereligijnym, jest agnostycyzm. I nie dajcie sobie wmówić, że jest inaczej. W rodzinie Sartra zatem wierzono powierzchownie.
pojawiały się osoby o poglądach ateistycznych, były raczej widziane jako ekscentryczne, po których można było się spodziewać gaw towarzyskich, ale nie robiono z tego wszystkiego dramatu i nie za bardzo się obnoszono ze swoimi poglądami, dbając właśnie o towarzyskie konwenanse. Sam Sartre jako dziecko był spontanicznie ufny i religijny. Sam codziennie odmawiał pacierz. W tym wieku religia zapewniała zaspokojenie potrzeb psychicznych, zwłaszcza bezpieczeństwa i utożsamienia z triumfami dobra nad złem. Wtedy jednak spotyka się po raz pierwszy ze śmiercią. Umiera bowiem jego ojciec. To wydarzenie ma druzgocący wpływ na małego Sartra. Zdaje sobie sprawę, że śmierć dosięgnie każdego, a wykonanie wyroku to kwestia sekund. Czuje się przypadkowy, nadliczbowy, zbędny na świecie. Te uczucia związane z doświadczeniem kruchości ludzkiego życia nazwie później mdłościami. Lekarstwem okazuje się religia. Na gruncie dziecięcej ufności i doświadczonego cierpienia otwiera się jeszcze bardziej na religię i przylega do niej, bo rozwiązuje problemy kruchości i przypadkowości ludzkiej egzystencji. Czuje się chciany, na swoim miejscu, wybrany i upoważniony. Religia uzasadnia istnienie, które samo w sobie nie ma żadnego uzasadnienia i samo się też nie uzasadnia. Ta koncepcja religii, która początkowo jest lekarstwem na złamane serce po śmierci bliskiej osoby, towarzyszy Sartrowi już do końca. Jak sam o sobie pisał, jego zbolała dusza była gruntem wybranym, aby posiać na nim niebo i mało brakowało, a padłby ofiarą świętości. Jego związek z religią, który już teraz był osłabiony, jeszcze bardziej nadwyrężył dziadek, który na zewnątrz był wierzącym luteraninem, ale w głębi duszy wolterianinem. O Bogu nie myślał nigdy, chyba że się podchmielił. Pewien, że odnajdzie go w godzinie śmierci. Ze swojego życia wyrugował go jednak całkiem. Zdominowana przez postać dziadka rodzina, nie ateistyczna, ale obojętna, sprowadzająca religię do zespołu niepoddawanych w wątpliwość nawyków społecznych, które należało szanować nie ze względu na faktyczne przekonania, ale na konwenanse, gdzie wiara była już tylko przyzwyczajeniem, podobnie jak rozmawialiśmy we wczorajszym odcinku, spowodowała, że Sartre sam myślał o Bogu coraz rzadziej, choć zachowuje z nim jeszcze stosunki oficjalne, lecz nie prywatne. Uczono go posłuszeństwa i uległości wobec Boga. Jednak wolteriański duch dziadka zwyciężył i Sartre przestał przebywać pod tymi przymusami, w jak uważał pełnej wolności. Ostateczna rozłąka z Bogiem nastąpiła przypadkiem, z błahego powodu. Napisał o tym wydarzeniu tak. Raz jeden naszło mnie uczucie, że on istnieje. Bawiąc się zapałkami, przypaliłem dywanik, kiedym zamalowywał farbą ślady występku, Bóg ujrzał mnie nagle. Uczułem jego spojrzenie wewnątrz głowy i na rękach. Kręciłem się po łazience straszliwie widzialny, żywy cel. Ocaliło mnie oburzenie. Wściekłem się na niedyskrecję tak ordynarną. Nabluźniłem i nie spojrzał na mnie już nigdy więcej. Sartre odrzuca tą niedyskrecję, która w jego mniemaniu nie jest godna człowieka, a tym bardziej Boga. Jedyną taktyką, jaką mógł wymyślić jako miotające się dziecko, jest bunt. Z oskarżonego zmienia się w oskarżyciela i odsyła precz Boga, który stał się dla niego uciążliwy. Skoro nie spojrzał na niego nigdy więcej, była to zapewne jego fundamentalna postawa wobec Boga. Po tym zdarzeniu mnożą się już tylko jego pretensje do religii. Widzi w niej upadlającą służalczość, każącą zginać kolana. Przeciwstawia jej bunt, który prostuje człowieka. Widzi w religii ślepą ufność Bogu. Ale jak mu wierzyć? W jego dobroć? Jak wierzyć w istnienie,
patrząc na cierpienie i umierające dzieci. Sartre uważa, że nic nie usprawiedliwia Boga. Jeśli człowiek ma żyć, Bóg musi umrzeć. Pisze, nawet jeśli umrę i niespodziewanie stanę przed Twoim trybunałem, zobaczymy, kto kogo będzie sądził. Podobnie do Feuerbacha i Marksa swój bunt uzasadnia troską o godność i wolność człowieka. Sam zresztą staje się marksistą, pomimo żelaznej kurtyny ma związki z literatami z ZSRR. Stara się wybielić gułagi, a nawet usprawiedliwić wielki terror. Krytykuje za to agendę Chruszczowa. Nie ma już nic nowego. Sartre odrzuca ideę Boga, która rzeczywiście powinna być odrzucona. Boga zniewalającego człowieka rozlicznymi nakazami. Podobnie jak u niczego. Ściskającego człowieka w moralnym imadle. Absolutna ludzka wolność, o którą walczył będąc marksistą, wydaje mu się sprzeczna z istnieniem takiego Boga. Z takim Bogiem nie można według niego realizować w pełni ludzkiej wolności. Dwa absoluty się zwalczają, a przecież Bóg ugruntowuje naszą ludzką wolność, nie ogranicza jej, nie predestynuje. Nasza wolność jest tak radykalna, że możemy nawet świadomie i własnowolnie i aktywnie odrzucić Boga, tak jak Sartre. Czy Bóg apodyktyczny, jak widział go Sartre, pozwoliłby człowiekowi na takie wzgardzenie sobą, boską władzą? Może gdyby Sartre przemyślał swoją ideę wolności i Boga, nie zostałby ateistą. Jego problem nie polega na tym, że szukał i nie znalazł. On przestał szukać całkiem. Jako dziecko się zbuntował i tak już zostało. Odrzucił tamtą dziecinną wizję Boga i nad nią się potem znęcał w swojej krytyce. Kolejny 11-letni ateista. Ostatni z ateistów, których omówimy, był całe życie nonkonformistą. Krytykował skostnienie kapitalizmu, krytykował ciasnotę społeczeństwa marksistowskiego, krytykował także imperializm niemiecki. Choć inspirację czerpał od Feuerbacha i Marksa, walka z religią i dla niego była sprawą drugorzędną. Skupiał się na naukach o społeczeństwie i o państwie. Skupimy się jednak tylko na tym, co nowego wniósł do omawianej przez nas tematyki, czyli krytyki religii, bo inaczej nigdy bym nie nagrał tego odcinka. Bloch klasyfikował utopie na trzy rodzaje. Utopie konkretne, w których jest nadzieja na jasną i szczęśliwą przyszłość, na przykład utopia marksistowska, socjalistyczna. Utopie abstrakcyjne, których nie da się wprowadzić w życie, na przykład utopia chrześcijańska. I antyutopię, gdzie nie ma przyszłości wcale. W skrócie uważał zatem, że nadzieja na przyszłość jest albo w społeczeństwie socjalistycznym, albo nie ma jej wcale. Nadzieję więc na budowanie ojczyzny pokłada w pełni w człowieku i mobilizuje wszystkie jego siły do zbudowania takiej przyszłości. Nie neguje co prawda obietnic chrześcijańskich w tym zakresie, ale sprowadza je na ziemię. Obie idee mają roszczenia absolutne, socjalizm i chrześcijaństwo, więc z natury rywalizują i tylko jedna z nich może się ostać. Odrzuca Boga za Feuerbachem i Marksem. Dystansuje się jednak od nich swoim wyjaśnieniem zjawiska religijnego. Jest to projekcja ludzkości w zaświaty przyszłości. Co to oznacza? Podobnie jak u Feuerbacha, człowiek fabrykuje bogów, projektując na nich cechy istoty ludzkości. Bloch idzie dalej. Uważa, że w tej projekcji zawarta jest także pełnia ludzkości. Nieuświadomiony cel, który w człowieku jest i do którego ma dążyć. Bóg jest zatem kształtem pełni i królestwa, które realizuje się w przyszłości. Należy zatem wziąć te wyobrażenia o tamtym świecie
i zamiast narkotyzować się religijnym opium, zacząć je realizować tu i teraz, bo takie jest przeznaczenie ludzkości. Koncepcja Blocha jest więc identyczna z feuerbachowską i tak samo redukcyjna, przy czym w odróżnieniu od Feuerbacha redukcja antropologiczna nie odbywa się na korzyść obecnego człowieka, ale tego, który ma dopiero przyjść. Pozwala mu to na zlikwidowanie Boga jako hipostazy przy zachowaniu nadziei i dynamizmu właściwego religiom. Według niego ta antropologiczna krytyka religii absolutnie nie usuwa nadziei, na której chrześcijaństwo zostało zbudowane. Odejmuje jej tylko to, co zniszczyłoby ją jako nadzieję i uczyniło z niej zabobonną ufność, czyli mitologię spełnienia się tej nadziei w sposób irracjonalny i obłędny w zaświatach, w przyszłym świecie. Bloch zatem radykalnie demitologizuje religię, zostawiając tylko nadzieję, z której wyrasta religia. Na tej nadziei chce dosłownie sprowadzić Królestwo Boże na ziemię, tworząc taką utopię ziemską, konkretną, w której ludzie będą się realizować, wypełniając pustkę, która została po zabobonie religijnym. Co jednak ze śmiercią? Co z tym murem, który niszczy i wrzuca wszystko w nicość? Jest ostatecznym fiaskiem, ostateczną antyutopią, bez żadnej przyszłości. Jak żyć w lęku przed śmiercią? Jak odzyskać jej sens? Bloch proponuje przekraczanie śmierci poprzez świadomość klasową. Marksista nie ma złudzeń co do wieczności. Wielkiego Piątku marksisty nie złagodzi żaden poranek wielkanocny, który przywróci go do życia w jego własnej osobie. Ale jego ja przetrwa w innej formie. Marksista nie jest bowiem egoistą. Przeżywa swoje ja w solidarności klasowej, a ta go przeżyje. W ten sposób przekraczając jego osobiste unicestwienie. Umrę ja, ale marksizm będzie trwał. Niebezpodstawne jest tu zestawienie ze społeczeństwem kapitalistycznym, które skazane jest na zagładę i brak przyszłości. Śmierć za kapitalizm jest więc śmiercią daremną i marnotrawną. Śmierć za marksizm gwarantuje niezmarnowanie krwi. Jest to mesjanizm marksistowski. Bloch posługuje się mesjaszem biblijnym, aby nadać dynamizm rewolucyjny w obliczu walącego się systemu państwa kapitalistycznego z XIX wieku. Czy nie jest to hipokryzją, obłudą, że podczas gdy krytykuje religię za Marksem jako narzędzie ciemiężców, sam używa go jako narzędzia? Bo Bloch wprowadza do Biblii podział na nurt prorocko-apokaliptyczny, który jest odzwierciedleniem nadziei, którą Bloch z religii separuje i przeciwstawia się nurtowi kapłańskiemu, który także wykorzystuje religię jako narzędzie. Sam Chrystus przeciwstawiał się kapłanom, wpisując się w nurt prorocko-apokaliptyczny, a jego zmartwychwstanie otwiera niczym nieograniczoną przestrzeń na nową przyszłość. Bloch liczy tym samym na zbliżenie marksizmu z chrześcijaństwem. Cynicznie odczytuje Biblię po marksistowsku, wybierając pasujące elementy. Walcząc z religią jako narzędziem ciemiężców, sam próbuje ją wykorzystać jako narzędzie rewolucji. Czy postać Chrystusa jest wymysłem kapłanów użytecznym politycznie? W końcu odpłacają mu za sprzeciw pięknym za nadobne, co ma odstraszać potencjalnych naśladowców. Czy może jest po prostu odczytana na potrzeby utopii Blocha? Tu można dyskutować. Osobiście sądzę jednak, że to drugie, ponieważ sam Bloch odrzucił Boga w wieku około 15 lat. Jego fascynacja Feuerbachem i Marksem mówi nam wiele o tym, co to była za wizja i co znamienne, iluletnim był ateistą. W tej sytuacji nieprawdopodobnym wydaje mi się, aby poszukiwał w Biblii innej wizji Boga, a jedynie potwierdzenia wypracowanej w oparciu o Marksa i Feuerbacha
własnej ateistycznej filozofii. Kochani, krótko kończąc, bo ten odcinek dla mnie był męczący, dla was zapewne też, a to nie jest lektura szkolna, żeby cierpiał autor, widz i bohater, więc dajcie znać, czy dotarliście do tego momentu w komentarzach. A krótko podsumowując, zrobiliśmy przegląd filozofów, którzy niewątpliwie dali początek współcześnie pojmowanemu ateizmowi, ale nie tylko. Koncepcja nadziei Blocha dała także początek wielu pismom teologicznym dotyczącym nadziei, które bez Blocha zapewne nigdy by nie powstały. Z konieczności był to przegląd wybiórczy i pobieżny, bo o każdym z tych sześciu filozofów można by było nagrać oddzielny dwugodzinny film, a jeszcze wielu jest takich, o których nawet nie wspomniałem. Nie chodzi jednak o to, żeby znęcać się nad nimi wszystkimi po kolei. Moim celem było zapoznanie was z najważniejszymi nurtami ateizmu i danie wam narzędzi do dalszego samodzielnego odkrywania i być może dyskusji z innymi przedstawicielami współczesnego ateizmu. Okazuje się bowiem, że każdy z nich na pewnym etapie, wcześniejszym czy późniejszym, odrzucił jakąś wizję Boga, własną lub osoby, która miała na niego wpływ. Najwyraźniej widać to było na przykładzie Freuda, gdzie doszliśmy do wniosku, że ateizm jest religijnym płaskoziemstwem i patologią procesu rozwoju wiary. Te poglądy przewijają się także wśród współczesnych ateistów, jak Rysiek Dawkins czy inni. Dobrze więc znać podstawy, z których wynikają, i umieć je rozpracować. Umieć powiedzieć adwersarzowi: powtarzasz po na przykład Feuerbachu, który zbuntował się wobec wizji Boga proponowanej przez Hegla i nie zadał sobie trudu znalezienia własnej wizji. Albo coś w tym rodzaju. Mam nadzieję, że ten dwuodcinkowy materiał wam w tym pomoże i będziecie odważnie badać opinie innych i wzmacniać swoją wiarę. Ale oprócz krytyki, zwróćmy uwagę, czego możemy się nauczyć od ateistów. Możemy się nauczyć, jak ważne jest to prowadzenie młodszych do Boga. Freud, Sartre, Nietzsche, oni odrzucili wiarę przez swoją rodzinę, przez osoby, które powinny im pomóc poszukiwać własnej drogi, drogi wiary. Przez zły przykład, przez antyświadectwo wiary, zobojętnienie czy całkowite zeświadczenie. Zwracajmy uwagę, jakie sami dajemy świadectwo o wierze swoim życiem i prowadźmy innych do Boga jak Andrzej, Szymona, Piotra, a nie jak Heli. Dziękuję, że byliście ze mną w kolejnym poniedziałkowym odcinku. Czekam na wasze komentarze, a tymczasem do zobaczenia w kolejnym wideo.